Info Mazowsze to przegląd wydarzeń z terenu Mazowsza i powiatu płockiego. Prezentujemy aktualności oraz poruszamy istotne dla regionu sprawy. Fala wezbraniowa na Wiśle przeszła przez powiat płocki i Płock. Woda nadal przekracza stany alarmowe. Na szczęście nie odnotowano przecieków i przesiąkania wałów przeciwpowodziowych. W 7 nadwiślańskich gminach powiatu płockiego, Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice i Nowy Duninów, obowiązuje do odwołania stan alarmu przeciwpowodziowego. Obowiązuje on również w Płocku. Sytuacja stabilizuje się, woda opada. Wały przeciwpowodziowe wzdłuż Wisły, w Dobrzykowie i w Świniarach wizytował wicewojewoda mazowiecki i jak zaznaczał, zagrożenia jako takiego dla bezpieczeństwa mieszkańców nie ma, pomimo przekroczenia stanów alarmowych. Fala wezbraniowa na Wiśle w najbliższych kilkunastu godzinach powinna opuścić województwo mazowieckie. Wybraliśmy tych, którzy będą nas reprezentować w Brukseli. Z naszego okręgu trzy osoby uzyskały mandaty. To Jarosław Kalinowski, startujący z list Koalicji Europejskiej oraz Adam Bielan i Zbigniew Kuźmiuk z list Prawa i Sprawiedliwości. W powiecie płockim na PiS zagłosowało 60,79%, na Koalicję Europejską 26,69%, Wiosna zdobyła 4,23%, Konfederacja 3,24%, Kukiz 15,3%, Bezpartyjni 0,93%, Lewica Razem 0,67% i Jedność Narodu 0,32%. W Płocku było trochę inaczej. Tu wygrała Koalicja Europejska. Swój głos oddało na nią 42,88%. PiS wybrało 42,47% wszystkich płocczan, którzy oddali głos. Dalej była Wiosna, która zdobyła 6,52% głosów. Kandydaci Konfederacji zdobyli 3,46% poparcia. Kolejne miejsca zajęli Kukiz 15,2%, Lewica Razem, Partia Razem 0,92%, Polska Fair Play, Bezpartyjni, Gwiazdowski 0,75%, Jedność Narodu 0,21%. W Bulkowie odbyły się uroczyste gminne obchody Dnia Strażaka. Była to również okazja do świętowania 90-lecia OSP w Bulkowie. To historia wielu pokoleń, to powód do dumy. Jesteście wzorem do naśladowania dla młodych, podkreśla wójt gminy. Strażacy są z nami na co dzień i być może codziennie tego nie dostrzegamy, gdy jest normalnie, w sensie gdy nie ma zagrożenia, tego zagrożenia nie odczuwamy. My tutaj jako mieszkańcy gminy Bulkowo na podstawie ostatnich lat możemy powiedzieć, że strażacy są nieodzowni, są potrzebni, są niesamowici. Ja jestem bardzo dumny z moich druhów i wszędzie gdzie tylko mogę chwalę się nimi i mówię, to są nasi druhowie z gminy Bulkowo. Uroczystość była również okazją do oddania wyremontowanej strażnicy. Było uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie. Remiza ma nowy dach, podłogę jest ocieplona. Cała inwestycja kosztowała ponad 630 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie wyniosło 200 tysięcy. Reszta pochodziła z budżetu gminy. Praca strażaka to duże wyzwanie. Jesteśmy na każde wezwanie, zaznacza komendant OSP w Bulkowie. OSP Bulkowo jest wciągnięta do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od 1997 roku. My jako jedna z sześciu jednostek terenie gminy, muszę się powiedzieć, że tworzymy taki trzon tego zabezpieczenia przeciwpożarowego, ponieważ jesteśmy wzywani do wszelkiego rodzaju zdarzeń, począwszy od wypadków drogowych, zderwanych dachów, pożarów, nawet do usuwania groźnych gniazd pszczół czy nawet os. Na zakończenie spotkania była grochówka i bigos i długie rozmowy z przyjaciółmi. Sprzęt niezbędny do ochrony wód oraz walki z kłusownikami trafił do Społecznej Straży Rybackiej z powiatu płockiego. Dwie łodzie oraz samochód terenowy do dyspozycji Koła Miejskiego 115 w Płocku Polskiego Związku Wędkarskiego przekazał wójt gminy Słupno Marcin Zawadka. To sprzęt, który pomoże nam w codziennej pracy, mówił w rozmowie z nami komendant Społecznej Straży Rybackiej. Będzie nam pomagał w naszej działalności, to znaczy zwalczaniu kłusownictwa, ochrony wód, sprawdzanie czy nie ma jakichś zanieczyszczeń rzek, naszych jezior. Bardzo nam potrzebny, bo mamy małe środki finansowe. Wszystko, co ktoś nam
ja powiem, przekażę, darowie z chęcią przyjmujemy. Łodzie, samochód, przyczepa i silnik trafią do Płocka, Gąbina i w części zastąpią stary, wysłużony sprzęt. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku remont. Metamorfozę przechodzi budynek przychodni specjalistycznych. Kończy się pierwszy etap remontu. W najbliższych dniach zostanie oddana część dziecięca, w kolejnych strona południowa. Za chwilę zacznie się drugi etap remontu. Poradnie, które są jeszcze tutaj w budynku głównym przychodni, zostaną przeniesione na oddział były dziecięcy. Tam poradnie, które obecnie jeszcze są, powrócą już do wyremontowanych pomieszczeń. Mimo trwającego remontu przychodnia pracuje, a lekarze specjaliści przyjmują pacjentów. W miarę postępu prac kolejne poradnie będą zmieniały swoje miejsca. Wszystkie informacje o tym, gdzie można znaleźć konkretną poradnię, umieszczone są na tablicach informacyjnych, m.in. tuż przy rejestracji. Jeżeli chcecie zobaczyć pełne materiały, zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu infopłocktv.pl. Tam znajdziecie o wiele więcej.